27 czerwca wspominamy błogosławionego Zenobiusza Kowalika, prezbitera i męczennika. Zenobiusz Kowalik urodził się 18 sierpnia 1903 roku w grekokatolickiej, biednej, ale bardzo religijnej rodzinie chłopskiej we wsi Iwaczów Górny w okręgu tarnopolskim na terenie dzisiejszej Ukrainy. Miał jeszcze dwie siostry. Przed wstąpieniem do klasztoru był nauczycielem szkoły podstawowej w rodzinnej wiosce. Znany był z wielkiej uczciwości. Nigdy nie zgadzał się na kompromisy w sprawach wiary. Realizując swoje dziecięce marzenie, zrezygnował z pracy w szkole, zrzekł się spadku po rodzicach i w wieku 22 lat wstąpił do Zgromadzenia Księży Redemptorystów w Obrządku Wschodnim. Po rocznym przygotowaniu złożył pierwsze śluby zakonne. Na studia filozoficzno-teologiczne wysłano go do Belgii. Po powrocie na Ukrainę 9 sierpnia 1932 roku otrzymał święcenia kapłańskie. 4 września w rodzinnej wiosce odprawił swoją pierwszą mszę świętą. Na pamiątkowym obrazku napisał: O Jezu, przyjmij mnie ze świętą ofiarą Twojego świętego ciała i krwi. Przyjmij ją za święty Kościół, za moje zgromadzenie i moją ojczyznę. Po święceniach ksiądz Zenobiusz wraz z biskupem Mikołajem Czarneckim, również redemptorystą, udał się do pracy na Wołyniu. Wnosił dużo radości w życie wspólnoty. Jego piękny śpiew, przekonujące kazania i wielka gorliwość apostolska przyczyniły się do nawrócenia wielu osób. Był wielkim czcicielem Najświętszej Marii Panny. W kazaniach mówił o jej matczynym wstawiennictwie. Każde kazanie kończyło się modlitwą lub pieśnią do Matki Bożej. To pociągało ludzi do Boga. Po kilku latach pracy na Wołyniu ksiądz Zenobiusz zamieszkał w domu zakonnym w Stanisławowie. Tam prowadził misje święte w mieście i okolicznych wioskach. Przed okupacją sowiecką w 1939 roku ksiądz Zenobiusz został przeniesiony do Lwowa. Powierzono mu tam troskę o sprawy materialne klasztoru, ale angażował się także w duszpasterstwo. W każdą niedzielę w jednym z kościołów, we Lwowie lub na przedmieściach, głosił Słowo Boże. O sprawach wiary i życia chrześcijańskiego mówił prosto i komunikatywnie. Jego nauczanie było tak przekonujące, że zachęcało ludzi do spowiedzi świętej i zmiany życia. Był również cenionym spowiednikiem. Ludzie lgnęli do niego, gdyż udzielał im tak potrzebnego wówczas wsparcia duchowego. Większość duszpasterzy w owym czasie działało w konspiracji, on otwarcie. Piętnował ateizm rozpowszechniany przez bolszewików. Takie kazania wywoływały wielkie wrażenie na wiernych, ale słuchali ich również także wrogowie Kościoła. Kiedy go ostrzegano, odpowiedział: Jeśli taka jest wola Boża, chętnie przyjmę śmierć, ale jako kaznodzieja nigdy nie będę fałszywym prorokiem. Jedno z ostatnich kazań wygłosił w Tarnopolu w święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w 1940 roku. Słuchało go około 9000 wiernych przybyłych na święto. Kilka miesięcy później władze radzieckie postanowiły go zlikwidować. Zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, a mimo to głosił kazania w czasie nowenny przed uroczystością niepokalanego poczęcia Maryi. W nocy z 20 na 21 grudnia 1940 roku agenci NKWD przybyli do klasztoru, aby go aresztować. Opuszczając wspólnotę, ksiądz Zenobiusz ze łzami w oczach poprosił przełożonego o błogosławieństwo i rozgrzeszenie, a następnie odważnie poszedł z funkcjonariuszami do czekającej na nich ciężarówki. Mimo poszukiwań współbraci, dopiero w kwietniu 1941 roku dowiedziano się, że ksiądz Zenobiusz jest przetrzymywany w osławionym więzieniu Brygitki. W celi o wymiarach 4x3,5 metra przebywało 32 więźniów, bez łazienki, krzesła i ławek. W ciągu 6 miesięcy był 28 razy przesłuchiwany i ciężko torturowany. Mimo to tam także głosił Słowo Boże, przewodniczył modlitwą, prowadził katechezy, spowiadał, pocieszał, podnosił na duchu i oczywiście żartował. Cieszył się szacunkiem współwięźniów. W
czerwcu 1941 roku, gdy wojska niemieckie rozpoczęły atak na Lwów, funkcjonariusze sowieckich organów bezpieczeństwa, nie mogąc zabrać ze sobą więźniów i nie chcąc ich uwolnić, zaczęli ich rozstrzeliwać. Pamiętając kazanie księdza Zenobiusza o ukrzyżowanym Chrystusie, NKWDziści ukrzyżowali go na oczach współwięźniów, przybijając go do ściany korytarza więziennego. Rozpruto jego brzuch i włożono tam martwe dziecko. We mszy świętej beatyfikacyjnej 25 męczenników we Lwowie Ojciec Święty powiedział między innymi: podobnie jak ziarno zboża, wpadłszy w ziemię, obumiera, aby dać życie kłosowi, tak i oni złożyli w ofierze swoje życie, aby Boża niwa obrodziła obficiej nowym żniwem. Wspierani łaską Bożą, przeszli oni aż do końca drogą zwycięstwa. Ta droga prowadzi przez przebaczenie i pojednanie, a po ofierze Kalwarii wiedzie do promiennego blasku Paschy. Ojciec Zenobiusz został beatyfikowany we Lwowie 27 czerwca 2001 roku przez świętego Jana Pawła II. Dzień ten jest również jego liturgicznym wspomnieniem. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, z głębi mojej duszy kłaniam się Twemu bezgranicznemu majestatowi. Dziękuję Ci za łaskę i dary, którymi obdarowałeś swojego wiernego sługę, błogosławionego Zenobiusza Kowalika, męczennika. Proszę Cię, abyś uwielbił go także na ziemi, a mnie obdarzył łaską, której tak bardzo potrzebuję, w Twoim ojcowskim miłosierdziu, o co z pokorą modlę się do Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.